Powiat pszczyński, Ruda Śląska, powiat rybnicki, Rybnik i powiat wodzisławski. Te rejony województwa śląskiego objęte zostały tak zwaną czerwoną strefą. To właśnie mieszkańcy tych miast i powiatów od jutra będą musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością. Lokalne wprowadzenie rygorów rodzi wiele kontrowersji. Zostajemy zaskoczeni tą decyzją z dnia na dzień. Wzrost zachorowań w Rybniku, każde piknięcie jest zwykle związane z badaniem Polskiej Grupy Górniczej i badaniami w kopalniach. Decyzją ministra zdrowia Rybnik będzie od jutra częścią tzw. czerwonej strefy, w której będzie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Zakazane będą kongresy i targi oraz wydarzenia kulturalne, zaś wydarzenia sportowe mają odbywać się bez publiczności. Obostrzeń jest jednak znacznie więcej. Czujemy się oszukiwani i napiętnowywani tego rodzaju decyzjami. Nikt z nami tego nie konsultuje, dowiadujemy się z mediów, ale to, że samorząd dowiaduje się z mediów, to jest jedna sprawa. Trudniejszą sprawą jest sytuacja przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień znajdują się w zupełnie innej rzeczywistości. Z tą rzeczywistością kolejny raz muszą się zmierzyć na przykład właściciele siłowni czy fitness klubów. Te znajdujące się w czerwonej strefie od jutra będą zamknięte do odwołania. Jest to decyzja i sytuacja, z którą jesteśmy bardzo, bardzo zdziwieni, bo wydawało się, że tak naprawdę nic strasznego się nie dzieje. Cały czas po otwarciu od 15 czerwca nakłanialiśmy klientów, żeby przychodzili do nas, chodzili do nas regularnie i coraz więcej ich do nas przychodziło i tak naprawdę problemu nie było. Często dezynfekowaliśmy sprzęt, dbaliśmy o to, żeby było wszystko ok. Klubowicze byli zadowoleni i bardzo licznie do nas przychodzili. A ta sytuacja, która ma teraz miejsce, no jest szokująca co najmniej, bo wszyscy klubowicze, którzy teraz przychodzą od wczoraj do nas do klubu, chwytają się za głowę i nie mogą uwierzyć, o co chodzi tak naprawdę. Jednak problem dotyczy nie tylko branży fitness. Od jutra w uroczystościach, takich jak wesela, brać może udział maksymalnie 50 osób. Ktoś planował wesele na ten weekend na 150 osób zgodnie z obowiązującym rygorem. Planował, wydatkował środki finansowe na ten cel i z dnia na dzień okazuje się, że jest w innej rzeczywistości. Kto poniesie za to wszystko koszty? W związku z zaistniałą sytuacją list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wysłał prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Czytamy w nim między innymi: uważam, że wprowadzone przez rząd zasady dotyczące reżimu sanitarnego powinny obowiązywać w całym kraju. Dopiero wówczas mamy szansę na efekty takich działań. Zwracam uwagę, że projekt przygotowanego przez pana rozporządzenia wprowadzi chaos i napiętnowanie mieszkańców Rybnika, ale nie pomoże w walce z wirusem. Będąc w strefie czerwonej, z obowiązkiem noszenia maseczek, możemy się przemieścić do strefy zielonej i tam już nie musimy nosić maseczek. Ktoś, kto będzie w strefie zielonej, nie znamy jego stanu zdrowia, może przyjechać do strefy czerwonej, ma wtedy obowiązek noszenia maseczki, ale równie dobrze to on może być źródłem tego zakażenia. W tej samej sytuacji co Rybnik od jutra będą powiat rybnicki, powiat wodzisławski, powiat pszczyński oraz Ruda Śląska.